Hiszpania tajemnicza. Ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam ponownie i dzisiaj jest sobota i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu odkrywania Hiszpanii, tej ukrytej, tajemniczej. I dziś wybieramy się zobaczyć ruiny, okolice zamku zwanego Chirel, który według datowania i według najnowszych odkryć ma pochodzenie islamskie. Znajduje się też w gminie Cortes de Pallás, blisko tego kanionu, poniżej którym płynęliśmy w poprzednim odcinku. I tutaj już znajdujemy się na początku trasy. Tą trasę mogliśmy przejść od początku, gdzie znajdował się port, ale wybraliśmy trochę tą krótszą trasę, gdyż czekała nas potem jeszcze długa trasa powrotna, a w tej chwili do 10 można tylko być poza miejscem zamieszkania na ten czas dzienny, w jakim się znajdujemy. A więc zapraszam już na tą trasę i znajdujemy się w tej okolicy, gdzie w średniowieczu biegła granica między królestwami Kastylii i Walencji i znajdowała się ona w Dolinie Ayora. Dolinie, gdzie jest mnóstwo zamków i służyły one do kontrolowania ruchu wzdłuż Hukar. I teraz znajdujemy się na trasie do zamku Chirel. Jego położenie daje mu uprzywilejowaną sytuację obronną. Na południu znajduje się klif o wysokości nieco ponad 300 metrów nad poziomem morza. Natomiast dojazd prowadzony był od strony północnej, od strony, której znajdował się podwójny mur. Jego niewątpliwe pochodzenie jest arabskie, a później gruntownie przebudowany po chrześcijańskim podboju terytorialnym. Istnieje pisemna wiadomość o zamku z 1349 roku, której rozkazem mowa jest o zaopatrywaniu niektórych zamków w żywność, w tym Chiva, Gestalgar, Chirel i Olocao. Ta właśnie ta data, 1350 roku, ta znamienita data. Dzięki zastosowaniu kamienia w drzwiach wejściowych, tarczach, pozwalają one na datowanie przebudowy zamku na XV wiek. I po podboju cały region zamieszkiwany głównie był przez Maurów. Kontynuowano tutaj ich i bezpośrednio po buncie, ponieważ stawiali opór w La Muela i na rozkaz wypędzono ich ostatecznie w 1609 roku. Choć praktykowali jeszcze dalej partyzantkę przeciwko wojskom królewskim i nękali nowych osadników i zakłócali ruch komercyjny. Więc wtedy też ten zamek Chirel służył między 1609 a 10 roku jako centrum operacji wojsk rządowych w działaniach przeciwko zbuntowanym partyzantom maurytańskim, kończąc ich nieco ponad 6 miesięcy. Także proszę, 1610 rok i tutaj jeszcze
w Hiszpanii były całe enklawy. Maravilla. Enklawy mauretańskie. Gdy spacyfikowano to terytorium, straciło wtedy znaczenie strategiczne i zostało zmarginalizowane na bardzo słabo zaludnionym terytorium. Prawie całkowicie przez emigrantów pochodzenia kastylijskiego. A jego opuszczenie i ruina stopniowo rosły wraz z zanikiem potrzeby kontroli ludności mauretańskiej i ustaniem konfrontacji między królestwami. Bo już tutaj granica nie przebiegała. Wtedy już była zjednoczona w jednej koronie z Karolem I, Królestwo Hiszpanii. I śmierć, właśnie ta, że przestało być znaczące to miejsce, spowodowało upadek tego miejsca. Nie podbój, nie zdobywanie, ale że przestano go po prostu używać. A było to miejsce potężne i nie do zdobycia w warunkach wojennych. Same podejście to jest wielką radością dla miłośników wędrówek górskich, którzy wybierają ten szlak ze względu na widoki, jakie rozciągają się z tej trasy. I ponieważ aby dostać się do tej twierdzy, należy udać się ścieżką biegnącą wzdłuż góry. I zamek znajduje się 659 metrów nad poziomem morza, wykorzystując ten właśnie relief małego płaskowyżu, który wznosi się nad głębokim wąwozem rzeki Hukar. Tak, ten Hukar, który znajduje się poniżej. I tutaj już się wspinamy tą jedyną trasą, która prowadzi. Została jakiś czas temu zmodernizowana i lepiej utrzymana. I położenie tego zamku, samotność gór i brak zamieszkanych miejsc sprawiają, że jest to jeden z najbardziej imponujących zamków górskich w geografii półwyspu. I znajduje się na wzniesieniu znanym jako Muela del Cinto del Castillo. Twierdza jest zbudowana idealnie, dopasowując się do ortografii tego terenu. Urbisty teren. Urbista skarpa. Zobaczymy dokładnie, jakie widoki rozciągają się dookoła. Zobaczymy otoczenie i wąwozy, i przepaście. I ze względu na swoją konfigurację była to twierdza właśnie o utrudnionym dostępie. W tamtych czasach, gdy starano się zrobić to miejsce niezdobyte, jeszcze było bardziej to wszystko utrudnione i zakamuflowane. I była to twierdza praktycznie nie do zdobycia, tylko gdy przechodziły terytoria z rąk do rąk, to przechodziło se samoistnie, ale nie podczas działań wojennych. Posiada również elementy bardzo strategiczne i obronne, takie jak szczeliny na strzały, które zobaczymy z bliska, które są nadal widoczne wśród tych ruin. Attyki, strzelnice, a nawet fosa, które znajduje się po jednych ze stron. I proszę zobaczyć, jak to wszystko jest wkomponowane w naturalną skałę, która tutaj się znajduje i wszystkie te materiały są wykorzystywane. Także tutaj wejście w dzień słoneczny, nie deszczowy, bo jest to wejście naprawdę w trudnych warunkach, dość niebezpieczne na znajdującej się przepaście.
I tutaj już się znajdujemy u wejścia. To wszystko zostało przebudowane już, gdy zamek wraz z terytorium znalazł się w rękach chrześcijańskich. Tak, i zaraz będziemy wszystko po kolei oglądać, choć zamek Cirel jest obecnie w stanie ruiny, choć zachowuje elementy charakterystyczne dla jego struktury obronnej, które w niektórych fragmentach się bardzo dobrze zachowały i posiada jeszcze, choć walące się pomału, sklepienia, ściany, chodniki i zachowuje część swoich sal. Chociaż utraciły większość obramowań, z wyjątkiem tam, gdzie były bardzo wzmocnione. Zniknęły także korony, blankowanie i chodniki, które łączyły te sale w całości, chociaż można je zidentyfikować po znacznych pozostałościach i fragmentach. Wszystkie elementy systemu zamykania dwojga drzwi są bardzo jeszcze widoczne i przy wejściach, tam gdzie znajdowały się kiedyś drzwi wejściowe, widać dokładnie, jaka grubość tych drzwi była i gdzie były umiejscowione. Na terenie zamku przeprowadzono kilka odkryć archeologicznych. Tutaj też były prowadzone prace zabezpieczające. Też usuwano gruz tam, gdzie były największe zawały. I na przykład została usunięta duża warstwa zawalenia, zarówno w zachodniej wieży, jak i w pomieszczeniach. Gotyckie okno, które zachowuje jeszcze swoje fragmenty. Na dole jest zawalona podłoga odpowiadająca parterowi. Tam są też pozostałości murów. Zawaliły się po zrujnowaniu i zejściu po dwóch pomieszczeniach i wszystko jest widoczne, że przypuszczalnie średnia grubość muru wynosiła 1,5 metra i wewnątrz możemy zauważyć fragmenty odpowiadające dachom, fragmenty dachówek, które w jednym miejscu są zgromadzone przez ludzi, którzy zabezpieczali tutaj ten teren i odgruzowywali, gdyż zamek ma jeszcze przejść modernizację i zabezpieczenia. I wiele prac już zrobiono, ale jeszcze długa droga do ostatecznego zabezpieczenia tego zamku. A tak możemy podziwiać fragmenty umocnień i widoki, przede wszystkim ściany. I widoki, jakie rozciągały się na ten teren. Która znajduje się tuż na najbardziej emblematycznym miejscu, gdzie najczęściej ludzie sobie robią właśnie zdjęcia.
przepaście są dookoła. Bardzo wąski fragment mieliśmy pod nogami i trzeba było uważać. Tak, w takim miejscu strategicznym i trudnym do zdobycia stała ta twierdza. I tak, tutaj mieli jeszcze jakąś budowlę, tutaj widać. Jeszcze tutaj obserwowali z tego miejsca tą przeprawę rzeczną. Trzeba było bardzo uważać, żeby tutaj podejść na sam kraniec tego kamienistego cypelku. Zielone rzeki Hukar, piękny widok i kanion. Bardzo niebezpieczne to miejsce. Dobrze, że nie było tak silnego wiatru. Tutaj. I ta wieża naprzeciw, gdy płyniemy statkiem, była z daleka nieco widoczna. A teraz pójdziemy na prawo i tam znajdowały się budynki mieszkalne i gdzie istniały magazyny. Też istniały cysterny dla przechowywania żywności i wody pitnej. Chciałam wejść na najwyższy stopień wieży, ale obecnie nie ma możliwości dostania się na dach wieży zachodniej. Struktury, które są blisko zamku od wschodu, są jeszcze w gorszym stanie, zwłaszcza budynek, który zachowuje swoje wejście, jedyne, które otwierałyby się na pokój z kominkiem, do którego też wejdziemy. Jeszcze jest jedno takie okno, gdzie są takie typowe średniowieczne miejsca, gdzie siadano naprzeciw, na kamiennych ławach. To jeszcze się to właśnie tutaj, w tym budynku. Tam też jest miejsce po porwanym kominku. To jeszcze będziemy łatwo mogli zauważyć. Tak, tutaj podejdę jeszcze. Nakręcę właśnie tą salę. To była sala właśnie taka typowo mieszkalna i reprezentacyjna. Najbardziej taka właśnie reprezentacyjna sala, która obecnie się zachowuje i można dostrzec fragmenty. Będziemy też mogli zobaczyć częściowo oczywiście w tych zrujnowanych murach. Można przyjrzeć się też technice budowania z uwijanej ziemi, tak zwanej tapial, którą często używano podczas kalifatu do wypełniania murów. Jest też łańcuch tak zwanych aszlarów, który ma jedno i drugie połączenie, choć stracił wszystkie odpowiadające mu ściany z błota. Błoto się już osypało i pozostawiło go bez wypełnienia. I całe te pomieszczenia pokryte są właśnie dużymi zawałami.
i fragmenty, mnóstwo fragmentów starych, rozłupanych kamieni. Także trzeba pamiętać, że były czasy w XIX, XX wieku, gdy grabiono takie twierdze pozostawiane ze wszystkiego, co jeszcze miało wartość, co miało jeszcze jakąkolwiek ozdobę, i wywożono częstokrotnie poza granice kraju, i wiele rzeczy też skończyło za oceanem. Całe były siatki wywoźników dóbr z Hiszpanii. Potrafiono wywozić całe zamki, kamień po kamieniu, czy bazyliki. Dachówki, które później kończyły w tych budowlach. Wszystko, co miało jakąś wartość użyteczną czy dekoracyjną właściwie, znikało z takich miejsc. Tak, dlatego w takich zamkach najczęściej możemy zobaczyć tylko gołe mury. O, i ściana, tak zwana tapiala. Wypełnienie ziemią i gliną tych ścian. Ubita ziemia. Tutaj mamy dokładnie właśnie przykład. I brama wschodnia są w bardzo dobrym stanie, chociaż brakuje oczywiście drzwi. Wejdziemy zaraz też do tych pomieszczeń. Jedna z wież ma duży otwór powstały w wyniku próby dostępu do parteru, przez który się dostaniemy też. To jest w tej chwili wejście tam. Też wieża uległa zawaleniu stropów i podłóg, choć dość dobrze zachowuje wewnętrzną łuskę umożliwiającą dostęp na dach, który utracił attykę. Wreszcie na zewnątrz zamku, już na płaskowyżu na wschodzie, widać pozostałości muru i wieży, które chroniły mniej chroniony obszar. Po wschodniej stronie zamku znajduje się też fosa i kamieniołom, z którego wydłubywano fragmenty do budowy i do reparacji zamku. I w środku jest na wschód od zamku kilka murowanych ścian, które mogą odpowiadać za umocnienia, które już były zbudowane w XVI wieku. A tutaj zaraz właśnie za tymi pomieszczeniami mieszkalnymi znajduje się jedna część właśnie tej góry, gdzie jak widać to wszystko było jeszcze zagospodarowywane. Są fragmenty porozrzucane drobnych fragmentów skał i porozbijanych dachówek. I tak jak możemy się spodziewać, tutaj właśnie na tej części tutaj miano magazyny, tutaj też hodowano zwierzęta. Miano tutaj dokładnie zapasy na takim rozległym terenie, całkowicie niedostępnym. Przy wejściu na tą skałę stał zamek, a tu widać dookoła bardzo rozległy teren. Przejdę kawałek.
cały ten teren mieli wykorzystany. I tak jak widać, tutaj już jest przepaść z tej strony. Ale jeszcze można iść tam dalej, i tam już dalej w tą stronę już nie szłam. Jeszcze później poszłam tym odkrytym terenem. I teren jest bardzo rozległy na tej skale. Tutaj mieli warunki na robienie wielu rzeczy. Tak, widać, jak strategiczne to było miejsce, bo mieli tutaj bardzo dobry teren na trzymanie i produkcję żywności na własne cele. A to akurat z tych miejsc, gdy czyszczono zamek podczas wykopalisk, tutaj zaczęto przechowywać te wszystkie kawałki dachówek i fragmentów cegieł, które być może będą wykorzystywane w jakimś celu. Tutaj właśnie to, co wydobyto, jest zgromadzone. Składamy w jednym miejscu. Zobaczymy, czy to kiedyś coś odbudują. Także mieli tutaj, no, tutaj teren. I tak jak według zapisków jeszcze nawet był właśnie zapisek w 1349 roku, że tutaj nakazano dostarczenie jeszcze zaopatrzenia i widocznie się przyszykowali tutaj, by przebywać dłużej na tym terenie w tych dziwnych latach. Jakieś otwory. Nic dziwnego, że to miejsce było nie do zdobycia, bo mieli teren na to, żeby przechowywać własną żywność i produkować na następne. Tak, tutaj jeszcze podejdziemy do... Tu jest już... Jest jedna wieża, po lewej kolejna, a my tutaj wejdziemy teraz i zobaczymy tutaj to, co możemy zobaczyć. Jest jakieś pomieszczenie, wejście jest dobrze zachowane. Tutaj proszę, jeszcze jest zachowany fragment. Szkoda, że to nie zabezpieczyli to ten dach jakiś, nie ustawili, że to w każdej chwili może przecież zapaść się. Kolejne pomieszczenie. O, proszę, tutaj te części nie były dostępne, nie można było tam zejść, ale jak widać, są jeszcze dolne kondygnacje, już wyczyszczone z gruzu.
Tam wsunęłam rękę z telefonem, jeszcze to nagrałam. Ale tak jak widać, są tam jeszcze pomieszczenia pod zamkiem. I widok na kanion. Tak, a tutaj było wejście właśnie zrobione w tym otworze. I tutaj jest wieża, ruiny wieży. Nie ma już stropów, wszystko jest zawalone. Tutaj jeszcze tak wzmocnione jest, że to się jeszcze tutaj trzyma. Dziura jest. Wszystko się to zapadnie, gdy nie zabezpieczą tego odpowiednio. Jak mocna była ta zaprawa, że jeszcze się to trzyma wszystko. Cóż to jest? Zaprawa? Czy coś w podobie do betonu? Już znajdujemy się przy wyjściu.
tych głównych tras. Chcieliśmy jeszcze okrążyć i jechać w stronę Forte de Payas, ale zastaliśmy. Odcinek jest zawalony. Nie było przejazdu. Wszystko się zawaliło do kanionu, ta trasa. Trzeba pokonywać te trasy powoli, bo pojawił się nagle szlaban, a za szlabanem przepaść i zawalona trasa. Ciekawe kiedy, czy w ogóle wybudują odcinek, który brakuje, by dostać się do Corte de Payas. Z tej strony wróciliśmy. Jak widać, pogoda się zmienia.